Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Dzień zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Piekary. Jak się panu podobają widoki tych Katowic, pustych Katowic z drona? No panie redaktorze, z jednej strony są zaskakujące i trochę zasmucające, ale z drugiej strony na pewno budzą dużo takiego poczucia dumy z mieszkańców Katowic, że ci bardzo poważnie podeszli do zaleceń epidemiologów i rządu również, aby po prostu zostać w domu, a więc mamy nadzieję, że taka sytuacja, żeby oglądać nasze miasta w ogóle totalnie opustoszałe, bez ludzi, to już się więcej nie powtórzy. Tak, na to bardzo liczymy. Wyjątkowym widokiem była też ostatnio, to w tym tygodniu, tak? Pierwsza sesja Rady Miasta Katowice w maseczkach, radni w maseczkach? Ta sesja odbyła się w zeszłym tygodniu. W zeszłym, faktycznie. Była sesją, my ją określamy sesją techniczną. Musieliśmy tą sesję zorganizować z uwagi na konieczność podjęcia stosownych uchwał, które pozwalają miastu w tym obszarze, oczywiście kompetencyjnym, który dotyczy Rady Miasta, dalej funkcjonować. Sesja została przeprowadzona, zachowaliśmy wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa. Były wczoraj w Sejmie, maseczki. Panie Przewodniczący, radni się fotografowali w maseczkach, w goglach. Parlamentarzyści, tak, tak. Przepraszam, parlamentarzyści, dobrze, że nie, znaczy szkoda, że nie przyszli w kombinezonach, bo to by było w ogóle już dowód, byłby to w ogóle dowód prawdziwego heroizmu. Wie pan, codziennie ludzie do pracy chodzą, proszę zerknąć, w piekarniach, na kasie, w sklepach. Też są narażeni nawet na niebezpieczeństwo, nie robią sobie selfie jednego za drugim. Zakładam, panie redaktorze, że parlamentarzyści w ten sposób odpowiedzialnie chcieli podejść do sprawy i pokazać wszystkim Polakom, że trzeba dbać o higienę w sposób nadzwyczajny w tym okresie. Miejmy nadzieję, że właśnie tak było. Co z kolejnymi sesjami? Wy możecie w końcu obradować online, czy nie? Moim zdaniem na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie ma takiej możliwości. Pytaliście wojewody śląskiego, jakby się zapatrywał na tę kwestię? Tak, panie redaktorze, odpowiedzi jeszcze pisemnej. Ja osobiście wystosowałem pismo do wojewody śląskiego, do nadzoru wojewody z pytaniem, jak możemy do tego podchodzić. Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie ma. Niemniej jednak wiemy o tym, że prawdopodobnie dzisiaj będzie podejmowana przez parlament, przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa, specustawa, która pozwoli samorządom i radom miast i gmin obradować online. Oczywiście to rozwiązanie będzie budziło wiele wątpliwości. To, co my możemy zrobić i w Katowicach będziemy robili, to na pewno przez najbliższy miesiąc wszystkie komisje branżowe miasta Katowice będą obradowały online. Do tego prawo na pewno nie zabrania i w moim odczuciu jest to możliwe. A techniczne możliwości pozwalają? Nad technicznymi możliwościami cały czas pracujemy, ale jesteśmy już po pierwszych testach i mogę odpowiedzieć, że tak, że w środę będzie pierwsza komisja edukacji, która odbędzie się online. Jeśli chodzi o sesję Rady Miasta, którą mamy zaplanowaną na 19 kwietnia, czekamy na rozwiązania ustawowe i wierzę w to, że będziemy już mogli przeprowadzić online. Kilkanaście godzin w takim razie. Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice, jest z nami. Witam serdecznie, witamy Państwa po raz drugi. Witam pana redaktora i witam internautów. Panie przewodniczący, co Katowice zrobią dla przedsiębiorców, którzy już dzisiaj zapowiadają, obawiają się bankructwa w związku ze stanem epidemii? I co zrobią i dlaczego tak mało? No, panie redaktorze, nie chcę mówić, czy mało, czy nie. Myślę, że trzeba się tutaj posłużyć kilkoma faktami i uświadomić naszym internautom, zresztą jestem przekonany, że zdecydowana większość z nich wie, jakie samorząd w tym zakresie ma kompetencje. Ale najpierw liczby. W Katowicach jest zarejestrowanych przeszło 48,5 tysiąca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym około tylko 2 tysięcy spośród nich prowadzą swoją działalność z wykorzystaniem mienia miejskiego, czyli jest to około 1000. A inne instytucje miejskie? Ale nie mówię o instytucjach, mówimy o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Tak, nie, mówię, ma pan na myśli miasto i wszystkie instytucje miasta, tak? Tak, tak, mówię. 2000, 40 tysięcy, tak? Tak, 48 tysięcy to jest około 2000, to są w większości restauratorzy, to są również zakład targowisk miejskich udostępnia, dzierżawi, wynajmuje około 1050
powiedzmy obiektów czy też przestrzeni. Wśród nich jest około 400 tak zwanych warzywniaków, czyli tych naszych targowisk słynnych i popularnych wśród mieszkańców. Rozumiem, to skala jest rzeczywiście, może być zaskakująca, ale postanowiliście, że wykończycie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą restauracje? Absolutnie nie, panie redaktorze. Ja myślę, odroczenia czynszów? Tylko tyle? Nie. Panie redaktorze, pierwsza rzecz jest taka, że pan prezydent Marcin Krupa pierwsze decyzje dotyczące odroczenia podejmował dosłownie chyba w trzecim czy czwartym dniu pandemii ogłoszonego stanu, czyli zaraz na początku, kiedy były zagrożenia i na tamten czas, nie znając tak na dobrą sprawę perspektywy, jaka nas czeka, wydaje mi się, że ta decyzja była bardzo racjonalna i wyważona i spokojna. To było odroczenie o 3 miesiące czynszu w miejskim lokalu, tak? Tak, panie redaktorze. Przy czym na dzisiaj funkcjonuje zespół powołany przez pana prezydenta, składający się między innymi też z radnych. Mam przyjemność być w tym zespole. Są również tam przedsiębiorcy. Zresztą wiem, że prezydent Krupa jest cały czas w kontakcie tutaj z lokalnymi przedsiębiorcami, restauratorami. Pracujemy nad rozwiązaniami, które mają ułatwić przedsiębiorcom w Katowicach utrzymanie miejsc pracy, bo to jest absolutny priorytet, myślę, że nie tylko dla Katowic, ale dla całego kraju, wszystkich samorządów. Absolutnie, tylko wystarczy, wie pan, zobaczyć, co robią sąsiedzi. Taka Ruda Śląska, przykładowo, tak. I wiele innych miast dookoła wprowadziło, wiele miast wprowadziło możliwość anulowania czynszu na miejskim mieniu, a później nawet duże bonifikaty w kolejnych miesiącach, to są 3 miesiące plus bonifikaty nawet do 50%. Panie redaktorze, ale przypomnę, że to dzieje się wszystko praktycznie teraz na dniach. Tutaj potrzebna jest rozwaga, jest potrzebna analiza przepisów prawa. Ja mimo wszystko chciałbym Katowice z całym szacunkiem dla naszych przyjaciół i sąsiadów porównywać stolice województwa do innych stolic województw w naszym kraju. No to Kraków. Dokładnie analizujemy. Kraków, który jeszcze zdecydowanie mocniej niż Katowice. No, Kraków jest jednym rzeczywiście z tych miast, które poszły od razu w informację, że będą zwalniały, ale większość jeśli chodzi o bazę hotelową, restauracyjną, wszelakie tego typu usługi. No to tu mówimy między innymi o koncesjach, panie redaktorze. Mamy około 1000 koncesji na alkohol na terenie Katowic wydanych, 1050 bodajże dokładnie. To jest wpływ, dochód w budżecie miasta zaplanowany w tym roku na poziomie 8 100 000 zł, przy czym cała ta kwota jest przeznaczana na programy profilaktyczne walki z alkoholizmem. Natomiast zmiany w koncesji wymagają zmian ustawowych, więc ja myślę, że tutaj nie należy się prześcigać na propozycje i rozwiązania. Wszystkie oczy na pewno są skierowane na rząd, który przygotowuje pakiet pomocowy. Pomocowy, pańskim zdaniem, samorządowca, jest wystarczający, odpowiedni, adekwatny? Panie redaktorze, nie jestem przedsiębiorcą, jestem samorządem, więc to, co należy do naszych kompetencji, staramy się robić. Ja oczywiście drżę i myślę, że wszyscy obawiamy się bardzo o stan gospodarki nie tylko Polski, ale całej Europy w wyniku tego kryzysu, ale liczę na to, że te pakiety pomocowe w jakiejś części umożliwią tym ludziom dalsze funkcjonowanie, przy czym chyba uczciwie dzisiaj musimy sobie powiedzieć, że wszyscy trochę na tym stracimy i nikt nie wyjdzie, oby to było trochę. To, co w Katowicach robimy, to na dzisiaj bardzo szczegółowo analizujemy. Wiem, że prezydent, tak jak powiedziałem, jest cały czas w kontakcie z przedsiębiorcami. Analizujemy skalę tego zjawiska. Już wiemy, ile ludzi mniej więcej, czy dzisiaj będziemy dokładnie wiedzieli, ile ludzi złożyło wnioski o odroczenie, jakie są informacje zwrotne ze strony przedsiębiorców i decyzje co do tego, jak ten pakiet pomocowy katowicki będzie wyglądał, będą podjęte dodatkowe na dniach. O tym zapewniam, wiem, że prezydent... odroczenie, które, jak rozumiem, nie zostanie wprowadzone w życie, przygotujecie coś lepszego, tak? Panie redaktorze, nie możemy wszystkich przedsiębiorców mierzyć jedną miarą. Lokale gastronomiczne, lokale restauratorzy są zamknięci i pozbawieni przychodów z dnia na dzień. Ale są też inne lokale, które prowadzą działalność na majątku miasta, które normalnie funkcjonują i pewnie konsekwencje dotyczące kryzysu odczują dopiero za 2, 3, może 4 miesiące. Panie przewodniczący, dlaczego tak już swoją drogą tego typu pomysłów, rozwiązań, dobrych praktyk nie konsultujecie ze sobą, na przykład za pomocą metropolii? Ja myślę, panie redaktorze, że... Jedno miasto zamyka urzędy, 2 dni później drugie miasto, instytucje kultury, jedno tu, drugie tam. To miasto ma taki program, to miasto inny. To jest chyba trochę pytanie o to, jak ta nasza metropolia funkcjonuje, ale może nie tu czas i miejsce na dyskusję na ten temat. Znaczy, ja mam wrażenie, że nie wykorzystujecie szansy, żeby skoordynować pewne działania albo korzystać chociażby z dobrych praktyk, które być może sami
macie lub mają wasi sąsiedzi. Jasne, ja myślę, że my cały czas jesteśmy w kontakcie z kolegami samorządowcami. Ja chociażby wczoraj rozmawiałem z przewodniczącym Rady Miasta w Mysłowicach, z wiceprezydentem Tychów, wobec czego my cały czas wymieniamy się tymi informacjami. Natomiast sytuacja jest bardzo dynamiczna, a myślę, że każde miasto ma wyjątkową swoją specyfikę. No, z całym szacunkiem, ale raczej nie można porównać Katowic do Chorzowa, chociażby jeśli chodzi o skalę przedsiębiorstw i liczbę tych przedsiębiorstw, a także konsekwencje dla budżetu, bo ja przypomnę panu redaktorowi i wszystkim państwu, że możemy mówić o różnego rodzaju zwolnieniach, odroczaniach płatności, ale to wszystko ma wpływ na dochody bieżące również samorządów, które mają z kolei swoje wydatki bieżące, wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że każda decyzja w tym zakresie musi być bardzo racjonalna, bardzo wyważona i tutaj na pewno czas jest istotny niezwykle, bo wiemy, że koniec miesiąca jest we wtorek i prawdopodobnie wielu przedsiębiorców będzie decydowało o utrzymaniu miejsc pracy we wtorek, ale jestem przekonany, że dużo bardziej zależy od rządowego pakietu pomocy byt wielu przedsiębiorców w Polsce, aniżeli od indywidualnych działań samorządowców, chociaż te są również bardzo istotne. Od kogo zależy byt samorządów, to do pana właściwie powinno być pytanie, a pan wie, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Od ludzi, od przedsiębiorców przede wszystkim, i od mieszkańców. Jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu. Katowice jeszcze przed stanem epidemii miały pewne kłopoty finansowe, mówiąc ogólnie. Nie, panie redaktorze. 41 Katowice... milionów, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, wykonawca, przegrany proces? Tak, ale to jest chyba zupełnie co innego. Proces jest przegrany i faktycznie miasto Katowice musi zapłacić wynagrodzenie, którego nie zapłaciło w momencie, kiedy Polimex Mostostal został wyrzucony z placu budowy, potocznie rzecz ujmując, który budował Centrum Kongresowe. Nie wchodząc tam były wielkie opóźnienia. Takie są skutki. Podwyżki, zmiany podatkowe, podwyżki dla nauczycieli, szereg różnych... To mocno nadwyrężyło, które nadwyrężyły budżet Katowic. W tej sytuacji, jeżeli przedsiębiorcy zamkną swoje biznesy, zbankrutują, no to będzie katastrofa. Ta katastrofa wisi nad samorządami właściwie już dzisiaj. To nie tylko Katowice. Tu się zgadzamy, prawda? Myślę, że tutaj niestety trzeba się zgodzić z tym i szanowni państwo, musimy sobie uczciwie powiedzieć, że raczej żadnego samorządu nie dotknie bardzo duża, co najmniej racjonalizacja wydatków bieżących, a więc myślę, że przed każdym z samorządowców w Polsce dzisiaj, przed każdym prezydentem i wiem, że prezydent Marcin Krupa już te analizy bardzo szczegółowo prowadzi, no po prostu cięcie wydatków bieżących, to żeby pomóc przedsiębiorcom. Ja rozumiem, że w ramach tego cięcia wydatków bieżących prezydent Katowic w sytuacji, kiedy jest naprawdę groźnie, przekazuje 3 miliony złotych klubowi GKS Katowice. Panie redaktorze, prezydent Marcin Krupa wykonuje uchwałę Rady Miasta z 19 grudnia 2019 roku. Była to uchwała budżetowa, w której miasto Katowice podjęło decyzję o tym na tamten czas, czyli daleko, nie wiedząc jeszcze o tym, czy będzie pandemia, że klub piłkarski musi nadal funkcjonować. Na początku roku pan prezydent również podjął decyzję o tym, aby objąć udziały, bo mówimy o objęciu udziału w kapitale zakładowym GKS-u Katowice. Na początku roku również prezydent podjął decyzję o objęciu udziału w kapitale zakładowym Szpitala w Murski na kwotę 11,5 miliona złotych i w ten sposób prezydent wykonuje, uchwały Rady Miasta. I tu muszę panu redaktorowi powiedzieć jedną rzecz. Nawet moment, panie przewodniczący, nawet moment jest nieodpowiedni, biorąc pod uwagę, ale panie redaktorze, samej decyzji. Tylko, że moment. Myślę, że w tej sytuacji żaden moment nie jest właściwy na wydatkowanie jakichkolwiek pieniędzy na szeroko rozumiany sport, kulturę i tak dalej. My musimy dzisiaj koncentrować się faktycznie na... To trzeba było może zrewidować tę decyzję. Ale panie redaktorze, prezydent jest organem władzy wykonawczej w samorządzie. To, co mnie oburzyło, to zachowanie moich kolegów, pojedynczych kolegów z klubu Koalicji Obywatelskiej, bo nie wszyscy tak nieodpowiedzialnie do tego podeszli, którzy zaczęli krytykować prezydenta za podjęcie tej decyzji, a podpisanie tego zarządzenia. Ja myślę, że trzeba sobie powiedzieć, że pretensje to powinniśmy mieć na dzisiaj jako Rada Miasta wszyscy do siebie, a nie do prezydenta, bo to ci radni, którzy krytykują prezydenta, że ten wykonał ich uchwałę budżetową, dzisiaj ci radni krytykują, że prezydent to zrobił. A jednocześnie sami zabiegamy o to, aby przestrzegać prawa, praworządności w naszym kraju. Czytam, że nawet wasi radni Forum Samorządowego, ugrupowania, które rządzi miastem, też mniej oficjalnie krytykują tę decyzję. Panie redaktorze, myśmy rozmawiali z kolegami radnymi w tej sprawie. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni. Prezydent wykonał naszą decyzję i czy się komuś to podoba, czy nie, miasto niestety musi funkcjonować. Ja tutaj nie widzę niczego,
co w takiej mowie potocznej, informacji potocznej oczywiście może to wzbudzać pewne Piłkarze będą się bawić, całe miasto będzie zaciskać pasa. Tylko nie będzie będą się panie bawić, redaktorze. Jak wszystkie knajpy zamkną, panie przewodniczący. Panie redaktorze, żeby prezydent tego nie podjął, musielibyśmy zmienić budżet miasta. Ile razy w roku zmieniacie ten budżet miasta? Zmieniamy ten budżet. 20? Ale panie redaktorze, ten budżet zmieniamy co chwilę, przy czym sytuacja i pandemia zaskoczyła nas wszystkich dzisiaj i jestem przekonany, że wiele wydatków będzie musiało być zrewidowane. Dało się zmienić tę decyzję, panie przewodniczący? Można było zmienić tę decyzję? Moim zdaniem prezydent musi wykonywać uchwałę Rady Miasta i ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Można było inną uchwałą Rady Miasta zmienić tę decyzję w takiej sytuacji. Ale musielibyśmy zwołać posiedzenie Rady Miasta, ale nikt, panie redaktorze, budżet miasta w zeszłym roku został podjęty praktycznie jednogłośnie przy żadnym głosie sprzeciwu, również przez moich kolegów. Słyszeliśmy o jakiejś pandemii? Ale panie redaktorze, dzisiaj nikt nie złożył wniosku o posiedzenie. Ale powinien zapytać radnych opozycji, swoich radnych. Słuchajcie, jest taka sprawa, 3 miliony, GKS Katowice, koronawirus. Może zastanówmy się wspólnie, co z tym tematem zrobić, bo wizerunkowo również to bardzo źle wygląda. Pan doskonale panie redaktorze, wie. Wilczym prawem opozycji jest krytyka. Ja też, my tutaj i pan prezydent, między innymi przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej, zaprosił do współpracy w zespole do spraw właśnie pakietu katowickiego, pakietu przedsiębiorcy, bo tak go nazywamy. Jesteśmy w stałym kontakcie, również dosyć dobrze dogadujemy się w kwestiach organizacji funkcjonowania Rady Miasta. Ja powiem tak, prawo jest wykonywane i nawet w najtrudniejszych sytuacjach prawo musi być przestrzegane i respektowane i tak można było to zrobić inaczej. Stało. Pan doskonale o tym ma doskonałą tego świadomość. Czy to jest koniec wielosekcyjnego klubu GKS Katowice? Myślimy teraz o skutkach, czy o tym, co przyniesie kryzys w kontekście w tym wymiarze katowickim. Panie redaktorze, te wszystkie pytania dotyczące tego, jak będziemy rewidować wydatki bieżące miasta Katowice i w jakim kierunku, są aktualnie prowadzone. Trudno w tym momencie przesądować. Takie rzeczy chodzą po Katowicach już od miesięcy, jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek usłyszał o koronawirusie. Panie redaktorze, czy się to komuś podoba, czy nie? Podjęcie i powiedzenie prostego hasła koniec siatkówki jest też dramatem kilku osób, czy kilkudziesięciu osób, które wokół tej siatkówki funkcjonują i też nie tylko mówię o siatkarzach, ale też zarabiają. Jest wiele tematów, które na dzisiaj rozważamy, w jaki sposób racjonalizować wydatki bieżące, aby utrzymać budżet miasta w ryzach. Te decyzje na pewno będą przez pana prezydenta Krupę podejmowane. Jestem przekonany, że we współpracy tutaj z radnymi miasta i będzie to obopólna zgoda wszystkich klubów radnych. Czy tam również będziecie szukać oszczędności? Panie redaktorze, stadion jest wydatkiem inwestycyjnym, finansowanym z kredytów póki co. Oczywiście on będzie w pewnej perspektywie generował wydatki bieżące w postaci utrzymania chociażby czy spłaty tego kredytu, natomiast na tą chwilę i to, co musimy zrobić krótkoterminowo, to weryfikacja wydatków bieżących tych z budżetu miasta Katowice, stadion które są tutaj. Stadion będzie weryfikowany w jakikolwiek sposób, jeżeli patrzymy tylko na tę inwestycję, pomijając skąd pochodzą pieniądze. Będzie weryfikowany czy nie? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, myślę, że każdy wydatek dzisiaj będzie weryfikowany, ponieważ ja powiem tylko tyle, około 700 milionów złotych w budżecie miasta mamy zapisane jako dochody z podatku CIT-u i z PIT-u tych udziałów, które ma samorząd. I trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nie wiemy, jaka będzie skala konsekwencji tego kryzysu. Jeżeli wpływy z CIT-u i z PIT-u, a więc z tego, co zarabiają osoby prawne, przedsiębiorcy i osoby fizyczne, no niestety będzie dużo mniejsza, czyli ludzie po prostu będą mniej zarabiali, a firmy będą przynosiły mniejsze zyski, no to może się okazać, że samorządów w Polsce nie będzie stać na wiele rzeczy. Ja tutaj dużo większą troskę kierowałbym w stronę naszych sąsiednich, mniejszych i biedniejszych miast, jak chociażby Świętochłowice, Ruda Śląska czy Chorzów, które mają pewnie większe problemy niż Katowice i myślę, że przed każdym z nas stoi bardzo duże wyzwanie, aby tak zrewidować budżet miasta, żeby po prostu żeby miasta mogły funkcjonować i nie brakło na wydatki bieżące, a szczególnie na wynagrodzenia. Ja panu powiem, gdzie można pieniądze zaoszczędzić, bo to są rzeczy z punktu widzenia Katowic bardzo oczywiste. Centrum Nauki, pomnik ofiar deportacji, Panteon Górnośląski, Sylwester z Polsatem, to z 20 milionów złotych. No akurat Panteon Górnośląski jest niewielkim wydatkiem z perspektywy miasta. Rocznie. Tak, natomiast ja jeszcze raz panu powiem, lista
przedsięwzięć. Z tego co wiem, pan prezydent Marcin Krupa polecił każdemu ze swoich wiceprezydentów, ze swoich zastępców, przygotowanie zadań, które potencjalnie mogłyby być w jakiś sposób ograniczone w budżecie miasta. Taki plan oszczędnościowy, kiedy będzie przedstawiony w Katowicach? Panie redaktorze, proszę pamiętać, że jestem skromnym radnym miasta Katowice i też oczekujemy na te informacje ze strony pana prezydenta i nie chciałbym tutaj w imieniu pana prezydenta się wypowiadać. Natomiast paru dni. Jak pan sądzi? Myślę, że to jest kwestia paru dni, ale nie wiem, kiedy będą decyzje w tym zakresie. Jeszcze raz powtarzam, kwestia równoważenia budżetu jest zadaniem, który będziemy prowadzili praktycznie każdego dnia. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z prezydentem Krupą jestem w kontakcie i wiem, od której do której mniej więcej pracuję, co świadczy o tym, że praca nad zapobieganiem temu kryzysowi, który nas może dotknąć, jest prowadzona praktycznie 24 godziny na dobę. Już jest, to właściwie z nimi trzeba się ale walczyć. Konsekwencje tego kryzysu odczujemy niestety za chwilę wszyscy. Panie przewodniczący, ostatnia kwestia. Wybory prezydenckie 10 maja. Czy miasta, czy samorządy, czy miasto Katowice są przygotowane do tego, żeby takie przedsięwzięcie przeprowadzić, zorganizować? Panie redaktorze, miasto Katowice oczywiście jest przygotowane do przeprowadzenia wyborów, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, logistyczne. Natomiast myślę, że inną kwestią będzie sprawa związana z pozyskaniem wystarczającej liczby do osób do obsługi wyborów, czyli do komisji wyborczych i tych wszystkich osób, które mają obsługiwać te wybory zarówno w urzędzie. Potrzeba z 1500-1600 osób? W Katowicach mamy około 160 bodajże dwóch komisji wyborczych i faktycznie plus minus 10 osób na komisję, to świadczy o tym, że potrzebujemy około 1600 osób, które będą pracowały w komisjach. Do tego dochodzą osoby, które urzędnicy, którzy muszą obsłużyć ten proces wyborczy bezpośrednio w urzędzie. Musicie miasto obkleić ogłoszeniami, obwieszczeniami, listami wyborczymi. Tak, jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Unia Metropolii Polskich według mojej wiedzy wystąpiła również do premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w jaki sposób będzie wymagane zabezpieczenie i zadbanie o bezpieczeństwo higieniczne tych, którzy będą w tych komisjach prowadzili, bo to w głównej mierze o te osoby chodzi. Zobaczymy. Ja prywatnie powiem tak, wydaje mi się, że jeżeli będą ten okres pandemii przedłużony, no nie wyobrażam sobie, że te wybory się odbędą i to jest myślę logiczne dla wszystkich, również dla rządzących. W dzisiejszych okolicznościach, zakładając, że taki stan jak dzisiaj potrwa jeszcze, na przykład do maja, to możliwe czy absolutnie niewykonalne? Nie, panie redaktorze, jeżeli ten stan potrwa do maja, wydaje mi się, że jest to oczywiście, że niemożliwe, bo chociażby na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa związanych z liczbą osób, które mogą się gromadzić, jest to po prostu niemożliwe, więc nie wyobrażam sobie, aby komisja wyborcza... A czy to jest kwestia dostosowania prawa do okoliczności, które mamy? No, ale... jeżeli to prawo będzie dostosowywane, to no, będziemy o tym rozmawiali inaczej. Na dzisiaj w obecnie istniejących przepisach prawa zakładam, że lokal wyborczy, w których będzie się działo 5-6 osób plus jeden czy dwóch wyborców, spowoduje, że obecne przepisy i obecne rozporządzenie będzie złamane, więc nie będzie można tego zrobić. Ile osób zrobić. Do tej pory zgłosiło się jako chętni do zasiadania w komisjach wyborczych, obwodowych komisjach wyborczych? Czy z tego co wiem, pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatów mają komitety wyborcze i te chyba jeszcze nie zgłosiły zbyt wielu kandydatów. Miasto oczywiście ma w odwodzie osoby, które powiedzmy tak rezerwowo są w stanie takie wybory przeprowadzić, co nie zmienia faktu, że pojedyncze sygnały osób, które jednak wycofują się z tej pracy, pojawiają się, więc myślę, że no jest to zagrożenie, ale zakładam, że ci, którzy te wybory mają przeprowadzić, pan są tego świadomi. Pan kiedyś zasiadał w takiej komisji obwodowej? Tak, panie redaktorze. Dzisiaj by pan się człowiek, zdecydował? Czy pan nie poleca? Nie wiem, chyba na dzisiaj, też z racji może pełnionej funkcji. Z racji okoliczności. Tak zupełnie szczerze, panie przewodniczący. Z racji okoliczności no raczej bym się nie zdecydował zasiadać dzisiaj w Maciej komisji. Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo wszystkiego dziękuję. Dobrego, dużo zdrowia dla państwa. Do usłyszenia. Również przyłączam się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.